Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest prezydent miasta Starachowice, pan Marek Materek. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry Państwu. Przyjechał pan dzisiaj z wizytą do naszego prezydenta, do Opola, bo jakby mam takie wrażenie, że teraz samorządowcy bardzo mocno trzymają się razem i bardzo się wspierają. Czy na tym polega właśnie wasza relacja i czy jakieś plany wspólnego działania, zwłaszcza w tym trudnym czasie? Mam wrażenie, że nie tylko w trudnych czasach samorządowcy się wspierają, tylko zawsze mają o czym pogadać i zawsze mają na czym się wzorować, dlatego że nasze miasta, mimo tego, że mają różną wielkość, różne ilości mieszkańców, różne problemy, to w wielu przypadkach one są wspólne. Po prostu patrzymy na to, co możemy zrobić, co możemy zaszczepić, na czym możemy się powzorować i w jaki sposób rozwiązywać te sytuacje i te problemy, z którymi mamy na co dzień do czynienia. W przypadku prezydenta Wiśniewskiego od lat obserwuję to, co robi w Opolu z podziwem i cieszę się, że możemy mieć taki kontakt, żeby zobaczyć, co nowego i co dobrego jeszcze. Ale to wsparcie samorządowe właśnie prezydentów z różnych miast jest chyba bardzo ważne, bo jest taką przeciwwagą do jakby współczesnego obecnego rządu i pewnych decyzji. No, wspieracie się wzajemnie, też jakby wymieniacie doświadczenia. Pan powiedział takie fajne zdanie, że czas wojny powinien być czasem budowania zgody. Czy jakby w tym temacie ten czas wojny, konfliktu na Ukrainie też jest takim dobrym momentem na to, żeby może próbować poprawić relacje samorządowców z rządem? Powiem szczerze, że starałem się, żeby te relacje, niezależnie od tego, w jakim czasie funkcjonujemy, żeby były dobre. I nie tylko z rządem, ale także z opozycją. W 2014 roku poszedłem do wyborów, mając 25 lat, z hasłem jest na kogo głosować. Dlatego, że wielu ludzi mówiło o tym, że nie mamy na kogo głosować. Nie ma żadnego pozytywnego wyboru, tylko jest głosowanie przeciwko komuś. To wtedy było między SLD a PiS spór w naszym mieście. Nagle pojawiła się siła, która weszła w środek tego sporu i okazało się, że można z pozytywnym przekazem do mieszkańców ruszyć i wygrać wybory. W wieku 25 lat prowadziłem tylko jednego radnego do Rady Miejskiej, gdzie ułożenie sobie współpracy z ludźmi, którzy mogliby być moimi rodzicami, a często także dziadkami. No właśnie, bo jest pan jednym z najmłodszych prezydentów. Nie było takie łatwe. I to było chyba duże wyzwanie, żeby przekonać mimo wszystko tych starszych od pana pracowników do tego, że jest pan autorytarny w tym, co pan robi, jakie decyzje pan podejmuje. Szczęśliwie chyba to się udało, bo jak jeden z kierowników odchodził na emeryturę, zapytałem go, czy nie dokuczano mu z tego tytułu, że musiał współpracować z tak młodym prezydentem. Powiedział, że panie prezydencie, no potrafili się zapytać, jak tam ci się z wnuczkiem współpracuje, ale mówi, że dla niego to był zaszczyt, że mogliśmy współpracować i dla mnie, szczerze mówiąc, także to był zaszczyt i z tym kierownikiem i z wieloma innymi, dlatego że my możemy od siebie czerpać. Z jednej strony przychodzi energia, a z drugiej strony musimy to połączyć z doświadczeniem i ten miks zadziałał, dlatego że później w wyborach 2018 zamiast jednego radnego wprowadziłem 13 mandatów do Rady Miejskiej, do Rady Powiatu 9 mandatów, dzięki czemu współrządziliśmy od samego początku kadencji także w powiecie starachowickim i to przynosi efekt, ale to jest budowanie w zgodzie, bo kolejne hasło w 2018 roku to było budujemy zgodę. Nie w kontrze do kogokolwiek, tylko z pozytywnym przesłaniem, z programem, z którym szliśmy i do tego, żeby realizować kolejne projekty dla mieszkańców, niezależnie od tego, co mówią poszczególne partie, zapraszając te partie do współpracy i to się udaje. Panie prezydencie, no Starachowice to Star. Z tym się przede wszystkim kojarzą, ale no, lepiej nie mogłam trafić, jak pytając pana, panie prezydencie, co jeszcze jest takiego, co pan najbardziej kocha w swoim mieście? Kocham Starachowice za to, jakim miastem są, dlatego że są takim miastem, w którym mamy rzekę kamienną, która przepływa przez sam środek miasta. 3 zbiorniki wodne, w tym 2, na których są zorganizowane kąpieliska. Jak na tak małe miasto, bo to jest 50 tysięcy mieszkańców, to są warunki no takie fajne do tego, żeby spędzać w tym mieście czas. Miasto jest dookoła otoczone lasami, więc na wycieczki rowerowe mam mnóstwo przestrzeni i w którą stronę bym nie pojechał, można jechać kilkadziesiąt kilometrów w jedną, drugą, trzecią stronę, takimi terenami, w których po prostu człowiek psychicznie może odpocząć i się tymi terenami zachwycać, oddychać świeżym powietrzem. To są takie rzeczy, które sprawiają, że tam się dobrze czuję. No i
to nasze otoczenie, Góry Świętokrzyskie, sprawia, że to jest takie miejsce, do którego zawsze chętnie wracam. A jak z tym starym? Dalej produkujecie? Stary w Starachowicach są remontowane. W tej chwili już nie ma produkcji samochodów ciężarowych. Fabryka samochodów ciężarowych Star została na początku lat 90. zlikwidowana. W to miejsce wszedł koncern MAN, który produkuje niskopodłogowe autobusy. Na cały świat są wysyłane. Teraz my jako miasto zamówiliśmy 20 niskopodłogowych autobusów na gaz CNG, wyprodukowanych właśnie w naszej fabryce starachowickiej. Natomiast samochody Star są remontowane w dwóch firmach na terenie miasta i służą dla polskiej armii, w firmach energetycznych, w ochotniczych strażach pożarnych czy Państwowej Straży Pożarnej. To jest sprzęt, który jest bardzo często widywany nadal na terenie naszego kraju i nie tylko. Pod marką Star nadal wyjeżdżają ciężarówki. No piękne miejsce, właśnie góry, woda, można się relaksować, spokojne miejsce, jak Pan powiedział, a czy nadal jest takie spokojne? Czy Państwo też macie przypływ uchodźców z Ukrainy i też macie zorganizowaną pomoc dla tych osób i miejsca jakieś do życia? Tak, zorganizowaliśmy, tylko poszliśmy trochę inną ścieżką niż proponował rząd w pierwszej kolejności, dlatego że rząd wskazał nam miejsca zbiorowego zakwaterowania jako te, które powinny być w pierwszej chwili proponowane, a dopiero później miejsca u osób prywatnych w mieszkaniach czy w domach. My poszliśmy odwrotnie, czyli najpierw zapełnialiśmy te kwatery prywatne, domy, mieszkania, właśnie po to, żeby te osoby mogły się zasymilować z lokalną społecznością, żeby te osoby mogły się lepiej poczuć, no bo jeśli ktoś w traumie wojny wyjeżdża z Ukrainy i trafia do takiego miejsca, gdzie mamy 300 osób na jednej hali sportowej, to tam o intymności nie może być mowy i staraliśmy się, aby te osoby były lokowane do osób prywatnych i później, żeby zabezpieczyć im szkołę, przedszkole, pracę i to się w tej chwili dzieje. A dużo macie takich osób, które przyjechały z Ukrainy? Coraz więcej, natomiast mamy przykłady pozytywne z ubiegłego roku, nawet dwa lata wstecz, to są po konflikcie na Białorusi lekarze, którzy wyjechali z Białorusi i zamieszkali w Starachowicach. Najpierw to było kilka osób, teraz mamy już 18 lekarzy, którzy pracują w naszym szpitalu. Przyjechali do nas świadomie, dlatego że mając dobrą opinię od tych kilku lekarzy, którzy przyjechali jako pierwsi, zostali zachęceni do tego, żeby wybrać właśnie Starachowice jako miasto, w którym będą mieszkali i później pracowali. Zaprosiłem mnie na grilla, żeby podpytać właśnie o to, co mają do powiedzenia, co możemy jeszcze poprawić, żeby kolejne osoby do nas chciały przyjeżdżać. No i właśnie w ten sposób budujemy relację, która sprawia, że te osoby się po prostu zaczynają u nas lepiej czuć, są potraktowane też indywidualnie często. No i dzięki temu ci ludzie nie przyjeżdżają na zasadzie pracy, którą wykonają i wyjadą, tylko za nimi przyjechały żony, mężowie, przyjechały dzieci, które poszły do naszych szkół i w większości to są ludzie, którzy mówią o tym, że chcą związać swoją przyszłość na zawsze już ze Starachowicami. I w przypadku osób, które z Ukrainy przez tę wojnę, która się dzieje na naszych oczach, mamy do czynienia, to też chciałbym, żeby te osoby, które będą przyjeżdżały do nas, żeby wybierały nasze miasto świadomie, nie na zasadzie przejazdu i szukania lepszego miejsca na świecie, tylko po prostu jeśli już do Starachowic, to tak, żeby to była decyzja świadoma, że to jest to miejsce, z którym chcą związać swoją przyszłość. Mamy kilkunastu uczniów z Ukrainy, którzy od września tego roku uczą się w naszych szkołach i w tej chwili ich rodziny także mają do wyboru, czy jechać do jakiegoś większego miasta, czy do nas. Zawsze wolę, żeby to były decyzje świadome, no bo wtedy większe prawdopodobieństwo, że ktoś zostanie na stałe. Dziękuję Panu serdecznie za rozmowę. No i zapraszamy Państwa wspólnie z Panem Prezydentem do odwiedzin pięknego miasta Starachowice. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do zobaczenia.